spada kiepskie czasy, wierzcie, coraz to jest gorzej w naszym mieście. Kiedy skończy kryzys się nareszcie oraz innych smutków 200. Redukują, licytują ludzi, komornika Glosik ze snu budzi. Tu protesty, tu nadzory nowe, okropności epokowe. Jestem subiektem i widziałem w swoim życiu wiele towarów niechodliwych. Ale żeby aż tak, gdy otwieraliśmy paczki z ostatniego transportu, błysk metalu pozwalał przypuszczać, że są to aluminiowe garnki. Tymczasem diabli wiedzą, co się stało w dystrybucji czy planowaniu. Nasz dom towarowy otrzymał 4 stanowych półpancerzy, model XVI wiek, używany swego czasu przez Landsknechtów. Zdaje się, że były one przeznaczone do rekwizytorni jakiegoś teatru. Ale nawet gdyby tak było, to po co jednemu teatrowi tyle półpancerzy? Nie było jednak rady. Towar jest towarem i musi być sprzedany. Kolega nasz Eugeniusz, którego uważaliśmy za specjalistę od reklamy, umieścił kilka półpancerzy na wystawie, zaopatrując je sloganami. Półpancerz w każdym domu. Jeśliś harcerz, kup półpancerz. Nie pomoże koni wieża, jeśli nie masz półpancerza. Na razie jednak nikt nie zażądał półpancerzy. Przeciwnie, klienci odnosili się do półpancerzy z lekceważeniem, a nawet z wesołością. Nie pomogły dalsze pociągnięcia kolegi Eugeniusza, który ogłosił, że co 10 półpancerz nabyty w naszym domu wygrywa w charakterze premii czapeczkę krakowską z pawim piórem. A co 12, piórnik z napisem pamiątka z Zakopanego. Tymczasem zbliżał się okres remanentów i sytuacja stawała się poważna. Wtedy właśnie zgłosił się do nas staruszek, który w zamian za udostępnienie mu kupna czajniczka do herbaty podjął się sprzedać cały zapas półpancerzy. Propozycja została przyjęta. Staruszek zaczął od tajnej konferencji z panem Eugeniuszem, a nazajutrz, w godzinach największego ruchu, zjawił się w domu towarowym. Podszedł do lady i rzekł do kolegi genia: proszę o 20 półpancerzy. Niestety, sprzedajemy tylko po 2 sztuki. Ale ja potrzebuję 20 sztuk. Niestety, wykluczone. Jako pierwszy zwrócił na nich uwagę posępny blondyn ze złamanym nosem. Zatrzymał się obok i słuchał ciekawie. Panie, chociaż 15 sztuk. Ja mam dzieci. Błagał staruszek. Nie mogę, łaskawy panie, nie mogę. Bił się w piersi sprzedawca. Już po chwili otaczał ich mały tłumek. Pośrodku klęczał staruszek i ze łzami w oczach prosił o 5 sztuk półpancerzy. Eugeniusz zasłaniał oczy rękoma, lecz nie ustępował. Gdzie się pani pcha? Zawołał nagle posępny blondyn. Na drugi dzień, gdy przechodziłem koło tandety, zauważyłem posępnego blondyna, który wołał monotonnie. Plastyczne, elastyczne półpancerze praktyczne. W czasie przerwy obiadowej przybiegł do mnie kolega Eugeniusz, zadyszany, w przekręconym krawacie i prosił o pomocnika. Sprzedano pierwsze partie półpancerzy. Niektórzy wychodzili od nas, błyszcząc kadłubami odzianymi w stal, z wyrazem zadowolenia na twarzach. Inni natomiast, tylko w marynarkach, wymykali się upokorzeni, obiecując sobie jednak przyjść na zajutrz. Zapas był na wyczerpaniu. W parku, na ulicach zaczęli pojawiać się młodzi ludzie w eleganckich półpancerzach, którzy spotkawszy znajomych, mrużyli jedno oko i mówili niedbale. Gdzie kupiłem? Prywatnie. Kosztowało? No, naturalnie. Staruszek został moim przyjacielem i chętnie spędzaliśmy czas na pogawędkach. I pewnego razu, kiedy łowiliśmy ryby w Wiśle, usłyszeliśmy taką rozmowę.
Dokąd to pani idzie, pani Modrzejewska? Do pedetu. Po co? Tam nic nie ma. Byłam wczoraj. Pytałam się o te półpancerze. Nie ma. Słyszała pani? Nie ma. Nie ma. Oj, niedobrze, oj, niedobrze, nawet źle. Kryzys długotrwały, krach na linii całej plejta i zawiłość, weksle masz na miłość. Wszystko, bądźmy szczerzy, leży.